Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę znowu z Mierzymy. Mam całą paczkę od firmy SDIR znowu. Jakiś czas temu miałam z nimi pierwszą współpracę. Postanowili ciągnąć tą współpracę, więc zgodziłam się ze względu na to, że z pierwszego Mierzymy byłam bardzo zadowolona. Wiem, że wy też dostrzegliście jakość lepszą tych rzeczy. I co prawda ja jestem otwarta, ja nie mam nic przeciwko fast fashion, może w ten sposób powiem. Nie jestem taka, że wiecie, tylko i wyłącznie super jakaś firma, czy tylko i wyłącznie len bądź bawełna. Nie należę do takich wiecie, świat tak funkcjonuje, że fast fashion istnieje, plastik istnieje, mięso istnieje i niestety trzeba się to trochę dostosować, tym bardziej, że nie każdego też stać na droższe rzeczy. Ale nie o tym, słuchajcie, zrobimy, mierzymy znowu z SDIR. Pierwsze, co mi się tutaj rzuca w oczy, to tutaj małe opakowanie. I to chyba jest jakaś biżuteria, więc zobaczmy. W ogóle fajne jest to, że przychodzi Wam to w takim opakowaniu z bąbelkami, więc jak sobie coś zamówicie, to macie pewność, że nic Wam się, wiecie co, nie rozwali, nie popęka, czy torebka, czy okulary i tak dalej, i tak dalej. Otworzmy, zobaczmy najpierw ten nasz nick, zaraz sobie go ubiorę. Tak jak mówiłam, właśnie ta marka jest właśnie jedną z tych lepszych marek, mają naprawdę porządny skład te rzeczy, nie wszystkie, ale większość. Wzięłam sobie taki naszyjnik Respect Your Intuition, coś takiego, ja lubię takie zwykłe naszyjniki, także założę. O, w ten sposób. Zwykły taki naszyjnik, ja mam wkręty na naszyjniki, ja lubię zmieniać i tak dalej, chociaż moim ostatnim ulubieńcem jest ten, co mam napis Aquarius, mój znak zodiaku. Dobra, więc teraz tak, pierwsza rzecz, otwieram, ja już nawet nie pamiętam, co zamawiałam, już dość dawno temu to zamówiłam, te rzeczy, więc zobaczymy, co to jest. A, to jest taki top. O, w ten sposób, na ramionczkach, taki na lato, zobaczcie, on ma taki jakby tiul na sobie, pod spodem ma czarny materiał i wiecie, co mi się podoba, że nie wiem, czy to dostrzeżecie te małe srebrne, że te takie, czy to są takie, taki ala brokat, one wyglądają, słuchajcie, jak połamane szkło. Bardzo mi się podoba, on jest taki, wiecie co, tutaj na gumkę, luźny, wiecie, nawet sobie pomyślałam, że do shortów czy coś będzie ok. Ramionczka są też regulowane, także myślę, że taki luźny top będzie spoko do jakichś takich obcisłych rzeczy, ja nie wiem, właśnie jakieś shorty, leginsy, jeansy, niekoniecznie, wiecie, rozkloszowana tutaj spódnica, bo wtedy będziemy wyglądać jak bomba, ale bardzo ładnie się to mieni, nie wiem, czy to dostrzegacie, jak to ślicznie się mieni. To jest akurat 100% syntetyk, poliester, ale mówię, ja sobie to wzięłam po prostu tak o jako luźny top. Teraz tak, to wzięłam w rozmiarze L, tutaj mam spodnie w rozmiarze XL, bo nie byłam pewna rozmiarówki. Ostatnio wzięłam XL-kę, właśnie dresy od nich i są spoko, chociaż L-ka też by była ok. To jest znowu ten sam materiał, co wcześniej wzięłam. Ja jestem bardzo z tamtych dresów zadowolona i już widzę, że te też są spoko. Jak je mam na sobie, to dostaję bardzo dużo zapytań, skąd masz te dresy, więc naprawdę warto, słuchajcie, na nie zwrócić uwagę. Tym bardziej, że już czuję, że one skład mają zarąbisty. 71% regenerated cellulose fibers, nie wiem, cokolwiek to znaczy, 26% nylon i 3% spandex. Bardzo, bardzo
fajne są, są na gumie, one są takie ciężkie i one są w tym stylu cargo, czyli teraz bardzo, bardzo modne, czyli mają kieszenie po bokach, naprawdę są bardzo, bardzo wygodne, także ja, co prawda ta bluzka i ten top nie pasują do siebie, ale przymierzę je razem. Dobra, i pierwszy komplet w ogóle ze sobą nie współgra, ta bluzka i dresy. W ogóle mam mieszane uczucia co do tej bluzki. Ona mi się podoba tu, bardzo ładnie wygląda, romantycznie, ale ona jest za bardzo tu rozkloszowana i ja się czuję w niej po prostu grubo. Nie wiem, może byłaby to super opcja dla osób w ciąży, bo tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Może ona jest na mnie, słuchajcie, za mała, za duża znaczy się, nie wiem. Ale bardzo się rozkloszowuje. Czekajcie, może założę jakiś pasek, zobaczę jak z paskiem. O, chyba z paskiem, słuchajcie, lepiej. Przynajmniej coś się tutaj dzieje i nie jestem taka, wiecie, tuba typowo. Chyba dam jej szansę, zostawię sobie ją i zobaczę jak będę wyglądała, bo ona jest tak fajnie przedłużona też, wiecie co, z tyłu na tyłek, że zakrywa nam tyłek. Myślę, że nawet do leggingsów będzie ok. Także dam jej szansę i zobaczę jak będzie ona wyglądać z leggingsami. Mówię, do dresów niekoniecznie, dlatego że dresy są też same w sobie takie objętościowe i nie pasują. A co do dresów, no to tak jak mówiłam wcześniej z tamtymi, ja jestem bardzo zadowolona, wyglądają cudownie, są mega wygodne, styl cargo, bardzo, bardzo fajne, na pewno wiem, że będę miała o nie pytania, jak będę w nich wychodzić, bo są inne, materiał jest świetny, taki śliski, bardzo, bardzo fajnie i też pięknie uszyte, naprawdę bardzo ładnie uszyte. Muszę powiedzieć, że ta firma, no to ma swój jakiś, ona ma, to jest inny styl, bym powiedziała, naprawdę coś innego. To nie jest coś takiego, jak na przykład zamawiam Fashion Nowe, nie? I zamawiam Fashion Nowe i tam mi się praktycznie wszystko podoba. Tutaj ta firma to jest coś naprawdę innego, ma taki swój ciemny, trochę rockowo, punkowy, gotycki styl. Nie wiem jak to nazwać, musicie sobie zobaczyć, wejść na ich stronę. W każdym razie mówię, tej bluzce dam szansę, bo podoba mi się jak ona pięknie lśni. Mówię, to wygląda trochę jakby to były szkła, takie rozpryskane szkło, ale do leggingsów, no adresy wiadomo, do jakiegoś fajnego t-shirta. Jeszcze Wam pokażę w ten sposób te dresy, bo nie wiem, czy do końca było mnie całą widać. Tu mamy jeszcze jakiś napis. Mamy tutaj kieszeń, tutaj kieszeń. Mamy też tutaj kieszeń, bardzo głęboką. Także super to wygląda. No, tylko wiadomo, nie do tej bluzki, bo ona ma taki bardziej styl elegancki. No, dobra, to było to. Następna rzecz, też w rozmiarze XL, co my tutaj mamy? Mamy jakiś t-shirt. O, fajny, bardzo, bardzo fajny. Mi się te t-shirty od nich sprawdzają, zobaczcie, oversize'owy t-shirt i tutaj ma już wbudowaną taką piękną, piękną koronkę. Wydaje mi się, że to jest bawełniane, sprawdźmy. Tak, 94% bawełna cotton, 6% spandex. Sorry, że nie mówię Wam po polsku, ale ja za bardzo nie znam, jedynie znam bawełnę i len. Chociaż nie wiem jak po angielsku jest len, naprawdę, także mówię Wam po angielsku. Ostatnio się ktoś śmiał, że mówię nylon, no po angielsku się mówi nylon, nie mówi się nylon, tylko nylon. Natomiast to jest 100% nylon. Nylon. Co to jest nylon? Powiedzcie mi, jak wiecie. I tak jak mówię, zwykła, myślę, że do tych dresów ją założę. Zwykła, fajna koszulka z akcentem romantyczności. I słuchajcie, mamy ten top t-shirt. Jestem zakochana. To jest takie neonowe. Może nie każdemu się to podoba, ale mówię, ta marka ma swój styl. Bardzo mi się podoba. Ona jest z przodu troszkę krótsza. Z tyłu jest przedłużana. No, mówię, ta marka naprawdę ma taki swój, jak to się mówi, taki zadzior.
Pięknie wygląda ta koronka tutaj z przodu. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten t-shirt. Na pewno bardzo często go będę nosić, 100%. Mój styl, ostatnio lubię właśnie taki styl, taki jakby emo. Kiedyś byłam emo za nastolatką, jak mam nastolatką, znaczy fryzurę nosiłam emo. I makijaż, i kokardki, i właśnie czarne rzeczy. To mi właśnie przypomina trochę taki styl emo. Bardzo mi się podoba to. Wiecie, niby tutaj sportowe, a tutaj mamy elegancki, elegancki taki bardzo romantyczny powiew romantyczności. Także co myślicie? No mi się to bardzo osobiście podoba, bardzo. Kolejna rzecz to jest spódnica. Spódnica bardzo letnia. Rozmiar L. I słuchajcie, ona jest na gumie. Tak wygląda. I ona jest taka tiulowa i ma na sobie gwiazdki i księżyce. Ma ciekawy kolor, dlatego że zobaczcie, to pod spodem jest taki, to jest taki chrom. To jest taki chromowy, srebrny, szary odcień, a na to mamy taką granatowo-szary tiul. No wygląda przepięknie. Myślę, że na lato to będzie naprawdę piękna opcja. Do tego mam też top idealny, którego założę do niej. Mianowicie tutaj mam topik rozmiar L. I ten top w sumie nie ma jakiegoś super składu, bo to jest taki jakby materiał mega rozciągliwy i taki ala sweterkowy, ale jednak na lato może być. 39% poliester, 35% akrylik, 20% najlon, 6% merino. Ale wiecie co, wzięłam go, bo zobaczcie jaki on ma piękny kształt. Mi się podobają te kształty, że właśnie one tak idą w taki, nie wiem jak to nazwać, trochę taki trójkąt bym powiedziała, nie? Także bardzo fajnie. Zobaczcie jaki on jest rozciągliwy, L-ka, nie? No, także możecie zaszaleć i nawet możecie wziąć mniejszy. Także myślę, że do tej spódnicy będzie super. No i mamy tą bluzkę z spódnicą. Co do bluzki, jestem bardzo na tak. Wiem, że mają ją w przeróżnych kolorach. Bardzo, bardzo fajna. Pomimo tego, że jest jakby z tego sztucznego materiału zrobiona, uważam, że tutaj jest przepuszczane powietrze. Jest bardzo milutka, cieniutka, fajna, ale taka ala sweterkowa. I teraz co do spódnicy, to Wam powiem, że nie jestem przekonana. Ona jest ciekawa, ona jest, ma coś w sobie naprawdę, ale nie wiem, nie wiem czy ja się w niej dobrze czuję i nie wiem dlaczego tak jest. Pomimo tego, że ja mam tutaj zapas materiału, zobaczcie, to ona bardzo mocno mnie obciska. Może gdyby była rzeczywiście w rozmiarze XL, to byłaby luźniejsza, aczkolwiek nie wiem, bo ta guma jest bardzo taka, taka sztywna i wydaje mi się, że nawet XXL byłaby obciskająca, a jak obciska, to tworzy mi się tu wał i to mi się nie podoba, o. Także chyba jej nie zostawię, bo mówię, na pewno jej nie będę nosić, skoro ona mi ma robić zwał. Także nie wiem, nie wiem czy po prostu większy rozmiar zrobiłby robotę. Uważam, że nie, ale mogę się mylić. Także ta spódnica niestety ze mną nie zostaje. Ale zobaczcie, no jest przepiękna. Jest naprawdę przepiękna, ale, ale niestety nie dla mnie. I też chyba ta długość nie do końca mi pasuje. Coś w niej mi się nie podoba. Nie wiem co. Ale nie. Spódnica nie dla mnie. Może dla kogoś innego. Jest bardzo wyjściowa ta spódnica. Nie wiem, na przykład na jakiś ślub jako gość, czy coś, jeżeli będziecie mieć fajny taki gorsetowy topik i to, no bo to jest naprawdę, zobaczcie jakie to jest piękne. Naprawdę i ten tiul też jest piękny, bardzo nietuzinkowa jest ta spódnica, no ale po prostu jak dla mnie, no, no nie, mówię, może popełniłam błąd i wzięłam za małą, no a tak też jej nie będę nosić, żeby nie mieć wała, chociaż nie najgorzej wygląda,
nie najgorzej wygląda, ale jednak to nie jest mój krój. Ogólnie nie lubię za bardzo spódnic takich typowo A. Na przykład tak jak widzę, niektóre dziewczyny kupują suknie ślubne w kształcie A. Dla mnie jest to najgorszy krój, jaki może być. U mnie jest albo syrena, albo opięte, albo princess. Nie ma pomiędzy, a jest taka pomiędzy. I właśnie ta też jest taka ni to princeska, ni to nie wiadomo co. No nie mój styl, ale nie oznacza to, że jest to brzydkie, bo naprawdę niektórym osobom ten krój pasuje. Ja w tym kroju wyglądam niekorzystnie po prostu. Taka jest moja łąka. Kolejna rzecz. Tu chyba też t-shirt LK. Ja sobie wzięłam od nich t-shirty, bo tamte ostatnie, co wzięłam, noszę je bardzo często i uważam, że t-shirty, no fajnie mieć w takiej dobrej jakości, co się z nimi nic nie dzieje. To jest taka tunika, zobaczcie, to jest taka przedłużona tunika. Mamy tutaj jakieś, nie wiem co to jest. Tutaj mamy jakieś wiązadełko, więc wydaje mi się, że w talii powinno się związać tą tunikę. Materiał jest boski, podejrzewam, że 100% koton, 95% koton, 5% spandex. Więc tak, większość tutaj mamy tej bawełny. To jest na tyle długa tunika, że możecie ją założyć bez niczego. Taka po prostu luźna, dresowa, bym powiedziała, na lato, spoko. I kolejna rzecz, bardzo, ale to bardzo w moim stylu, a więc ta tunika, zobaczcie, ona ma trochę taką asymetrię. Bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że wyglądam w niej korzystnie, nawet bez związywania, podkreślania talii. Ona ma tutaj takie malutkie haftki. Zawiążę ją, aby Wam pokazać, jak to wyglądało na zdjęciu. A więc wyglądało to tak. Mamy tutaj takie podkreślenie, powiedzmy, w talii. Bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. 100% mój styl. Coś innego, bo coś się dzieje. Wiecie, tutaj na przykład jest to tak zrobione, że tu jest rozcięcie i idzie to w górę i tutaj jest znowu, jak widzicie, rozcięcie. I no mega, no bardzo, bardzo unikatowy styl i mówię, zawiązana czy niezawiązana, bardzo mi się to podoba. Gładziutka, super materiał, naprawdę no, na pewno będę nosić, na 100% będę ją nosić, często, bardzo często. Kolejna rzecz w rozmiarze L, co ja tutaj wzięłam. I wzięłam kolejną bluzeczkę, bluzeczka taka a la sweterkowa, przezroczyste ramionczko, takie krótkie, nie ramionczko, rękawek, też takie właśnie przezroczyste, na krótkim rękawku. I tutaj też mamy skład 64% Regenerated Cellulose Fibers. Nie wiem co to jest, ale materiał jest bardzo, bardzo fajny, przyjemny. No i ona jest taka w takim stylu trochę crop, ona nie jest taka przedłużona, tylko jest taka właśnie jakby delikatnie do pępka, za pępek bym powiedziała, czyli fajnie będzie wyglądała do spodni bądź spódnicy z wysokim stanem. I mam ostatnią rzecz, rozmiar XL, co to jest? Coś ciężkiego. Mamy tutaj... spódnica, ale jaka spódnica, porządna, wow. Zobaczcie, taka plisowanka z takimi guzikami, przepiękna. Bardzo mi się podoba ten styl. Mi to przypomina, jak są takie podwójne guziki, zawsze mi to przypomina taki marynarski styl. Ale słuchajcie, jest bardzo ciężka, na zameczek z boku. Mam nadzieję, że będzie na mnie dobra, ale wygląda przepięknie, taka rozkloszowana. I kochani, mamy dwie ostatnie rzeczy, które bardzo mi się podobają. Ta bluzeczka wygląda bardzo dziewczęco, ona ma tutaj taki ala twist, tutaj ma rozcięcie, troszeczkę nam widać właśnie ciała, ale jak widzicie, fajnie to wygląda z czymś, co ma wysoki stan. Bufki przepiękne, naprawdę bardzo letni, fajny top. Spódnica to jest miazga, nic dodać, nic ująć. Bardzo mi się podoba też, jak wygląda na mnie. Natomiast muszę stwierdzić, że fajnie by było jeszcze parę kilo do niej schudnąć, dlatego że ja się w nią
nie zapięłam, to znaczy na siłę, zobaczcie, na siłę bym się zapięła, ale ja nie lubię mieć na sobie opiętych rzeczy, nie lubię jak mi tutaj wały wystają, więc zobaczcie, XL-ka, a potrzebowałabym większy rozmiar, chociaż teraz po schudnięciu jestem taką dobrą XL-ką, L-ką nawet bym powiedziała, i większość rzeczy L na mnie pasuje, ale widzicie, no co firma, to inny rozmiar, ja się też tak tym nie przejmuję. Czy jestem L-ką, M-ką, XL-ką, 10XL-ką, na mnie to jakby nie robi wrażenia. Najważniejsze jest dla mnie osobiście to, abym ja dobrze wyglądała w rzeczach. Więc no myślę, że 2-3 kilo i wtedy będę się jeszcze lepiej czuła, także na pewno sobie ją zachowam. Bo bardzo, ale to bardzo mi się podoba. I zobaczcie, nawet jakbym miała taki sweterek jak ten, to też nikt nie zauważy, że jestem niedopięta. No chyba, żebym sięgała po coś, ale jak normalnie jestem tak, czy podczas gestykulacji, to nic nie widać. Także bardzo fajna spódnica, bardzo fajny top. I co? Chyba wszystko zmierzyłam, kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To mierzymy. Przekręcę Was trochę wyżej. O, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy zobaczycie, co tam mają w sprzedaży. Jakbym miała tak od siebie Wam coś powiedzieć, jeżeli szukacie naprawdę bardzo fajnych t-shirtów, tunik, takich basicowych, w dobrej jakości, to bym poleciła właśnie Wam tą stronę. No i oczywiście dresy i spódnice, bo mają, pięknie są uszyte, wszystko jest równiutkie, nie ma tu żadnych nitek ciągnących się, jest to naprawdę bardzo porządnie zrobione, także na pewno t-shirty i na pewno właśnie dół, czyli spódnice i te dresy to szczególnie, bo naprawdę te dresy robią szał. Gdziekolwiek w nich nie wychodzę, to zawsze mam pytania. Więc kochani, wszystkie informacje macie na dole, linki i tak dalej. Jeżeli będę miała kod zniżkowy, to też on się pojawi na dole. A ja się z Wami teraz żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego. Pa!